Właściciel już po 2 miesiącach od zakupu zdecydował się na tak zwanego bezpiecznego wirusa, czyli indywidualne strojenie jednostki napędowej. Co ciekawe, samochód pracuje w bardzo sprzyjających warunkach, użytkowany głównie w systemie 2x2. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dziś mamy przed sobą wyjątkową przesyłkę, a cała historia, która za nią stoi, to przykład bardzo świadomego podejścia do eksploatacji samochodu i zarządzania wymianą oleju silnikowego. W przesyłce znajdujemy 2 próbki oleju oraz dołączony list od inicjatora Sebastiana. Olej, który trafia do analizy, to Miller's i Performance Engine C35W40, który pracował przez pół roku w silniku i przejechał dystans 11 427 km. Został zalany do Opla Insigni z silnikiem 2.0 CDTI P-Turbo, generującym po aktualizacji oprogramowania 216 koni mechanicznych i 415 Nm. Samochód ma obecnie przebieg 203 tysiące km i został zakupiony przy stanie 171 tysięcy km. Właściciel już po 2 miesiącach od zakupu zdecydował się na tak zwanego bezpiecznego wirusa, czyli indywidualne strojenie jednostki napędowej. Co ciekawe, samochód pracuje w bardzo sprzyjających warunkach, użytkowany głównie w systemie 2x2, 2 tygodnie pracy, 2 tygodnie wolnego i w tym czasie pokonuje trasę Polska-Niemcy-Polska z dojazdami do miejsca pracy w Niemczech. Sebastian bardzo dokładnie opisuje warunki eksploatacji. Trasa do Niemiec to około 940 km, pokonywane 11 godzin w 99% autostradą, na miejscu codziennie 11 km w jedną stronę drogami poza zabudowaniami. 90% całkowitego przebiegu oleju to jazda autostradowa 120 do 140 km na godzinę, pozostałe 10% to drogi miejskie i podmiejskie. W Polsce auto praktycznie nieużywane ze względu na silnik diesla i filtr DPF. Zanim olej Miller's trafił do silnika, właściciel samodzielnie wymienił olej bez stosowania płukanki, ale z dbałością o solidne spuszczenie starego oleju, nie było dolewek, nie było dodatków, wszystko czysto i klasycznie. Poprzedni olej to PMO 5W40 C3 Professional, a po jego spuszczeniu Miller's C3 5W40, który teraz analizujemy. Właściciel deklaruje, że preferuje wymiany co około 10 tysięcy km, ale z racji łagodnych warunków chce sprawdzić, czy można wydłużyć ten interwał do 15 tysięcy km. Czas zatem zaprezentować próbki. Pierwsza to olej świeży, został pobrany bezpośrednio z opakowania i posłuży jako wzorzec odniesienia. Druga próbka, przepracowany Miller's, pochodzi z silnika po dystansie ponad 11 tysięcy km. Zatem przesyłka już rozpakowana, próbki rozpoznane, czas na kolejny krok. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, W tle po czerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 80,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,4 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 170. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy bardzo wysoką zgodność. Takie sytuacje lubimy najbardziej. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 72,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji lepkość zredukowała około 10% w 40 stopniach oraz około 9% w 100 stopniach. Równy, stabilny zjazd lepkości przełożył się na praktycznie niezmieniony wskaźnik lepkości. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu ID AutMCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Sadza nota 6 z 9, czyli dość wysoko. Ogólna kondycja oleju, woda oraz paliwo na zielono, ale jest to nota 3, czyli skrajna z tego pierwszego przydziału. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis. Nieoptymalne spalenie w odniesieniu do przebiegu oleju. Należy sprawdzić przyczynę ze względu na możliwe uszkodzenie silnika. Tutaj w ramach ciekawostek pokażę Wam jeszcze wyniki z testu bibułowego w oparciu o swoją autorską bibułę. Należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo ciemny, niemal czarny środek plamy. Taki wygląd może świadczyć o wysokim stopniu zanieczyszczenia sadzą lub braku efektywnej dyspersji cząstek stałych przez olej. Mogło dojść do nasycenia dodatków dyspergujących. Niemniej jednak pamiętajmy, że to próbka oleju z diesla. Pamiętacie, jak potrafią wyglądać plamy z diesli? Tutaj ta plama wygląda bardzo ładnie, zwracamy uwagę na niuanse. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski: sadza na bardzo umiarkowanym poziomie, zanieczyszczenie wodą dość wyraźnie widoczne na widmie, zakres 3100-3600, pozostałe parametry wręcz na wzorcowych poziomach, nitrooksydacja, sulfonowanie, oksydacja bez żadnych większych zastrzeżeń. W próbce znajduje się trochę paliwa, ale nie są to duże ilości. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 86%, czyli bardzo ładny wynik. Przy takich wynikach wydaje się, że 15 tysięcy km jest w bezpiecznym zasięgu dla tego oleju w tym konkretnym samochodzie przy takiej eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!